ulgę, satysfakcję. No więc ja czułem oczywiście ogromną ulgę, bo ten cały czas przygotowywania Polski do NATO był okresem niesłychanego napięcia. Nie było to wcale takie łatwe. No a także i ulgę, bo ja byłem wtedy już taki przekonany, że ten pojałtański podział Europy się definitywnie skończył i Polska jest już dobrze zakorzeniona w takiej strukturze integracji euroatlantyckiej, mianowicie w NATO. I pamiętam. Więc to wszystko dało nam ogromne doświadczenie, doprowadziło do tego, że polscy oficerowie bardzo dobrze się obracają w tym międzynarodowym towarzystwie. Jesteśmy dosyć zgrani z Amerykanami, z innymi krajami natowskimi. W związku z tym polskie siły zbrojne w tej chwili są już w pełni kompatybilne z siłami NATO, no a także mają już całkiem inny sprzęt, chociaż oczywiście spora jeszcze jest tego sprzętu poradzieckiego, ale w końcu nie jest to sprzęt zły, w związku z tym nie ma co się go tak pozbywać. Program modernizacji polskich sił zbrojnych, chociaż ostatnio może trochę podlega rozmaitym zawirowaniom, ale jednak idzie naprzód. I w związku z tym myślę, że Polska w sposób zupełnie zasadny jest klasyfikowana przez taki międzynarodowy zespół badawczy jako 16. najsilniejsza armia na świecie. Gdyby to rozszerzenie nie nastąpiło, to takie kraje jak Polska czy jak kraje bałtyckie mogły w znacznie większym stopniu być taką pokusą dla Rosji, ażeby przywrócić nad tymi krajami jakąś swoją dominację. W sytuacji, kiedy te kraje są w NATO, a już w dniu dzisiejszym także i w Unii Europejskiej, to oczywiście szansa na to, że tego rodzaju scenariusz się ziści, jest znacznie mniejsza. I w związku z tym myślę, że w tej chwili członkostwo Ukrainy w NATO jest trudne, ale tą perspektywę dobrze, żeby Ukraina cały czas nie tylko miała, ale podtrzymywała i działała w kierunku jak największego zbliżenia z NATO. Myślę, przede wszystkim trzeba utrzymywać ten konsensus polityczny, jeśli chodzi o ten kierunek. To było bardzo ważne w naszych staraniach o NATO. Dalsza integracja sił zbrojnych Ukrainy z krajami zachodnimi. Integracja, która wymaga także i jednak dużej znajomości języka angielskiego. Niestety języka angielskiego nie można się nauczyć w ciągu 2 tygodni. Można sprzęt jakiś wojskowy próbować kupić, ale to wymaga jednak dłuższych zabiegów. No i wreszcie, ale myślę, że to już jakoś się w dużej mierze stało, całkowita szczelność Ukrainy, jeśli chodzi o możliwe wycieki informacji, wycieki w stronę Rosji.